Cześć, witam was bardzo serdecznie w nowym roku 2021. Przypomnę tylko, ja wiem, że ja robię mnóstwo błędów językowych, ale z tym akurat nigdy się nie mylę, więc nie obrażajcie się, tylko przypomnę, że to nie jest 2021, a 2021. Zanim jednak przywitam się z wami tak w pełni, zanim zaczniemy ten nowy rok tutaj na kanale, to chciałabym, żebyśmy się cofnęli do materiału, który miałam nagrany w Sylwestra, który nagrałam w Sylwestra. Oczywiście docelowo planowałam, że nagram dużo więcej, ale wiecie, jak to bywa, wystarczyło, że przyszli znajomi i mimo, że aparat leżał na wierzchu, bo specjalnie go tak zostawiłam, to po prostu jakby przestałam go widzieć. Także najpierw was zapraszam na mojego 31 grudnia. Cześć, witam was bardzo serdecznie w Sylwestra. Pomyślałam, że nagram vloga sylwestrowego na pamiątkę, jak on wyglądał. Nagrałam to przed chwilą, jest za długo, więc teraz się skracam. Kochani, mówiłam wam jakiś czas temu, że Sylwester to jest najbardziej depresyjny dzień w roku dla mnie, że zawsze jakiegoś mam pecha z imprezami, nie z imprezami i tak dalej. I w tym samym filmie powiedziałam, że nieważne co by się nie działo, my lubimy Sylwestra i będzie nas tam, nie pamiętam, chyba 9 osób. Po drodze to się zmieniało, bo osoby, że tak powiem, się wymieniały. No koniec końców, gdybyśmy w ogóle robili Sylwestra i przyszli wszyscy ci, co jakby po drodze mieli być, to byłoby nas 18 osób. Oczywiście taki Sylwester by nie powstał. No ale ludzie zaczęli się wysypywać. Co więcej, zaczęli się wysypywać nie z tytułu Voldemorta, bo tak będziemy mówić o tym słowie na C, tylko z różnych innych również aspektów. I w końcu, słuchajcie, dwa dni temu wysypały się dwie osoby, które nam zredukowały liczbę do tych dozwolonych, czyli do 7, łącznie z nami, a dzisiaj się wysypała ta 7. I będzie nas 6 osób, 3 pary. Dodatkowo Sylwester jest ze względu na tą godzinę policyjną, tam część osób się czaiło, coś trzeba było ustalić, kiedy te mądrości niby zostały wprowadzane, więc Sylwester jest faktycznie na 19. Jedni znajomi u nas nocują, tak żeby przed tą 6 nie musieli wypełzać, drudzy mieszkają turbo blisko, ale gdyby chcieli, to też mogą polec w pokoju, bo jest przecież taka możliwość. Więc niechcący wyszło, że jesteśmy w ogóle, wiecie, pod linijkę i się trzymamy tego, nie bardzo wiadomo czego, nakazu, prośby, rozporządzenia, zarządzenia? No, to co tam się teraz odwala, to jest po prostu hit roku i musicie przyznać, że nie wiem czy wy tak macie, ale ja myślałam, że już naprawdę nic mnie nie zaskoczy. Otóż to co się stało w związku z tym nakazem, zakazem, prośbą, brakiem zakazu, nakazu i dodatkowo z Sylwestrem w Ostródzie. Jeżeli ktoś nie wie, to wygooglujcie sobie. Przecież po prostu Sylwester Ostróda, na to wam wyskoczy. W ogóle jakiś kosmos. Jest nas 6, jedzenia pewnie nie przejemy. Ja skończyłam, jest godzina 13:30, ja skończyłam wszystko robić, co miałam robić. Umyłam łeb i teraz przechodzę do najlepszego dla mnie etapu, a więc do pindrulenia się. Mogę się pindrulić, słuchajcie, nie, 6 godzin nie mogę, ale 5 godzin nawet mogę się pindrulić. Oczywiście tyle to nie będzie trwało, nie jestem idiotką. Przynajmniej w tym aspekcie. No i zaczynam, kochani, od pielęgnacji, ale co chciałam wam powiedzieć, stare przyzwyczajenie zwycięża. Jeżeli mam czas i mogę się pindrulić lub jestem nieszczęśliwa, tak, że wiecie, że żadna siła nie pomoże, jestem ziemniakiem i po prostu nadek ziemniakiem, który zjada wszystkich dookoła, najlepiej mi się maluje wyże. No niestety, stare przyzwyczajenie, po turecku, na łóżku. Myślałam, żeby się nawet malować na ziemi, na podłodze, ale nie. Najwygodniej mi tutaj, poduszeczka pod plecki. Oczywiście kołdra jest zwinięta, nie siedzę w barłogu, ale to jest jednak dla mnie najlepsze miejsce na takie długie pindrulenie się. Zaczynam od pielęgnacji, tak jak wspomniałam, i mam tutaj dwie próbki Sisleya, które Paweł dostał do prezentów. I mam Eye Contour Mask, którą sobie nałożę pod oczy i taką Express Flower Gel Hydrating and Toning Mask. Taką ekspresową maskę 3-minutową na twarz, więc od tego zacznę. Zobaczę, jakie to przyniesie rezultaty. I potem na pewno nałożę coś jeszcze bardzo, bardzo mocno nawilżającego. Po to, żeby później, wiecie, wszystko to zmyć i już pod podkład nie nakładać kremu, tak? To jest taka moja technika, zaczerpnięta od jakiejś tam makijażystki, która mi malowała na ślub, od tamtej pory jakby mi to zapadło w pamięć. Tylko muszę przynieść sobie bazę. Właśnie, wyobraźcie sobie, jaki numer. Narzekałam, że ten Estée Lauder jest za ciemny. No i dużo osób pisze, kup ten Han rozjaśniacz. Ja go nie lubię, ale mówię, może faktycznie. Słuchajcie, co dzisiaj? Dzisiaj jest 31, 30, 29
jedna osoba wstawiała mi linka. I gdyby nie ta jedna osoba, która wstawiała mi linka, dziękuję kochana, to pewnie bym to olała, ale jak już zobaczyłam tego linka, kliknęłam, była godzina 22. Zamówiłam rozjaśniacz Helena w Hebe i maskę do włosów. Elbiotiki z tej serii, co z tej drugiej, co mam też szampon, ten niebieski. Była godzina 22, zamówiłam dostawa darmowa i skorzystałam z opcji 2 godziny po otwarciu perfumerii, drogerii, żeby mi to dostarczyli do domu. Wyobraźcie sobie, mówię, 29, godzina 22, 30 o 8 rano, przypomnę, za darmo, zakupy za 33 zł. Wiem, że to trochę niehumanitarne, ale z drugiej strony no dają taką możliwość. Przyniósł mi pan moje zamówienie. Naprawdę bardzo Wam polecam, jak macie Hebe w swoich miastach, możecie korzystać też z tych 2 godzin dostawy i tak dalej. No jest to super rozwiązanie. Moim zdaniem Hebe w tym momencie pod względem takiego wyjścia do klienta to jest najlepsza, absolutnie najlepsza drogeria, więc mam rozjaśnia, że będę dzisiaj z niego korzystać. Także ja uciekam się pielęgnować i do zobaczenia. Mam kupić zielone jabłko. Jakie zielone jabłko? No to soczek. Ale to się nazywa zielone jabłko, musujące jabłko. No to zielone musujące jabłko z zielonego koloru. No nie jest zielonego koloru. To jest przypakowywanie. Dlatego miałeś się przypakować do tego nowego portfela kilka dni temu. Ale co cię boli? To mnie boli, że teraz mam ręce w drogiej maseczce. No i co z tego? Przeżyjesz. Nie. No dobra, chciałam Wam powiedzieć, że przed chwilą nałożyłam banana eye cream. I czytałam, że właśnie są różne opinie na temat jego formuły. No mi, powiem Wam, ta formuła podoba się szalenie. Bardzo, 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 naprawdę. Także wow, ciekawy ma zapach. Zapach ma właśnie takiego jakby orzecha włoskiego. Paweł mówi, że migdał. Ale no, skóra jest naprawdę ładnie taka rozświetlona. No, coś fajnego. Natomiast na twarz nałożyłam... zrezygnowałam z tego, żeby nic nie nakładać, tylko nałożyłam Clinique Dramatically Different ale Hydrating Jelly. Czyli tą najsłabszą wersję, bo to mam z jakiegoś, no z takiego gratisu tam do zakupów, był ten jakby taki box czy coś w Sephorze. Bo to jest bardzo, bardzo leciutkie, a jednak jest nawilżające, poczekam jeszcze sporo czasu jak to się wchłonie. I bo teraz twarz jest taka lepka, nałożę bazę z Fenty. No i oczywiście Estée Lauder Double Wear wymieszany z Heanem. A jeśli chodzi o oczy, to jeszcze rzęsy nie są wytuszowane. Długo się jaiłam, powiem Wam, czy robić kreskę, czy nie. W końcu się na nią zdecydowałam. I wydaje mi się, że to był dobry pomysł, choć przez moment zwątpiłam, bo łatwiej było mi rzęsy przykleić. To oko się zrobiło troszeczkę tak bardziej jeszcze zdefiniowane. Trwało to bardzo długo, znaczy makijaż, ale też miałam, tak jak wspomniałam, dużo czasu. Mamy tutaj bardzo dużo cieni, więc tego mnie nie pytajcie, co to jest, bo tu jest i Mio Insta Wedding. I z zeszłego roku z kalendarza adwentowego, ta piękna perła, i Mio Beauty Vitrix, to pierwsze, i Eveline Sparkle, i Huda. Także, no jak widzicie, mieszanka bardzo, bardzo wielu palet. Eyeliner to jest Eveline, ten nowy, rzęsy The Miły Spis. No jeszcze wiadomo, że jeszcze makijaż nie jest do końca wykończony. Miałam pierwotnie iść w turkus i srebro, ale przecież sobie przypomniałam, że skoro zakładam kolczyki od męża, to mogę iść jak najbardziej w złoto. No i oczywiście dwa eyelinery. Ten Katosu i ten z Kobo. No i jeszcze jest holo złote. To holo złote wydaje mi się, że się mieni. Ono jest tak roztarte po środku właściwie, pozacierane są granice. Naprawdę, to była koronkowa robota. Skończyłam. Skończyłam i powiem Wam więcej. Jestem zadowolona. Pokażę Wam, jak na razie wygląda stół. Jeszcze znajomi przyniosą jakieś tam przekąski, więc to jest to, co my przygotowaliśmy. Prócz jakichś tam oczywistości w postaci kurczaczków mojego męża. No to jest tradycyjnie. Talerz serów i domowy smalczyk, wędzona pierś gęsi, kiełbaska, kaszanka i taka pyszna wędlinka. Nie wykładałam tego więcej, mam wszystkiego, żeby dołożyć, bo się po prostu boję, że zostanie nam tego jedzenia, albo że wiecie, że jednak obeschnie po kilku godzinach. Także tak się prezentuje stół na ten moment. Jakoś mi tak głupio, że wiecie, że jest taki pusty, no ale tak jak mówię, czekamy
na dostawienie, więc nie mogliśmy po prostu więcej przygotować. Wyglądam generalnie tak, czyli właśnie ta turkusowa bluzka, tak jak na swoje urodziny. Makijaż już widzieliście, włosy zaraz rozpuszczę. Jak to mówił Lotek? Wiecie co. Ten materiał to taki materiał trochę pamiątkowy, Sylwestra w czasach Voldemorta i mam nadzieję, że po prostu więcej nie przyjdzie nam spędzać jakichkolwiek świąt, czy jakichkolwiek, no niech będzie świąt, tak? Świąt czy okazji właśnie świąt czy innych uroczystości przy okazji właśnie panowania otóż tego złego lorda. Słuchajcie, bardzo jestem ciekawa, jak wam minął Sylwester, czy jakie ostatecznie mieliście plany. To, czego nie było widać na materiale, to to, że miał być w Warszawie taki pokaz świateł, który miał być widoczny absolutnie z każdego balkonu, z każdego okna i tak dalej. Już dzień przed Sylwestrem, bo 30 grudnia, była dosyć mocna mgła i ja osobiście wyobrażałam sobie, że ten pokaz to będzie jakiś pokaz, jak sama nazwa wskazuje. Natomiast okazało się, że to na Pałacu Kultury były wyświetlane, powiedzmy, niech będzie właśnie ten pokaz, natomiast te światła to były po prostu puszczone takie bardzo wysokie, w górę wzbijające się proste punkty świetlne. No u nas nie było tego widać ni cholery, lekko było za mgłą, także pogratulować mieście Warszawa, że wydała tyle kasy, bo to na pewno sporo kosztowało, bo tych takich jakby laserów wypuszczanych było całkiem sporo. Pomysł generalnie moim zdaniem trochę od czapy, no bo nawet gdyby to było widać, to byłoby to po prostu taka pionowa łuna. Kiedyś tak u nas było przy multikinie, multikino kiedyś puszczało takie łuny i to faktycznie było widać, ale wiecie, to było multikino, które jest też tutaj na Ursynowie, a nie z Pałacu Kultury. Fajerwerek w tym roku tutaj u nas było bardzo mało. Wiem, że u moich rodziców było bardzo dużo, u nas było bardzo mało i myśmy się zdecydowali na północ wyjść, popełnić przestępstwo i wyjść z bloku. Mamy obok taki kawałek jakiegoś tam zielonego terenu i tam postanowiliśmy pójść. Tak też postanowiło trochę osób, ale co ciekawe, jakby wszyscy byli bardzo mocno od siebie oddaleni, bo też pewnie nikt nie miał ochoty jakby stać przy kimś, bo nigdy nie wiadomo, wiecie, czy ktoś właśnie nie ma fajerwerek, nie będzie pryskał szampanem, już abstrahując właśnie od tego Voldemorta. Też ponieważ tam no, generalnie ludzi nie ma, to pewnie ludziom się nie chciało zakładać maseczek. Ja akurat miałam maseczkę. I wiem, że mi totalnie Estée Lauder się w nią wtarł. No i tam, słuchajcie, staliśmy, tam oglądaliśmy tak naprawdę z dwa pokazy fajerwerek, potem przyszli jacyś ludzie, puścili nam tak bliżej te fajerwerki, więc naprawdę bardzo ładnie to wyglądało. I co? Aha, i ludzie tacy młodzi, którzy stali no tak sporo jakby oddaleni od nas o kolejną ławkę, podeszli do nas, najpierw jakiś młody chłopak i zaczął nam składać życzenia, było to bardzo, bardzo miłe. I powiem wam, że on trzymał w ogóle maseczkę w ręku i tam życzą nam między innymi, żeby tych maseczek więcej nie nosić. I dopiero później sobie zdałam sprawę, no tak, czyli to było nie dosyć, że nielegalne zgromadzenie, to jeszcze potencjalne zagrożenie. No ale trwało to oczywiście chwilę. Mój znajomy od razu wyhaczył, że koleś jest tegorocznym maturzystą, bo tam no po prostu pracuje z osobami w tym wieku. I ten chłopak, który nam składał życzenia, potem dołączyło do niego towarzystwo, mówili do nas ciągle per państwo i on nam życzy. I wiecie, i to było bardzo takie ciekawe doświadczenie, bo on nam między innymi życzył tego, żeby nie nosić maseczek, żeby Voldemort sobie poszedł, żeby wiecie, rząd się zmienił, partia rządząca i mówi do nas w momencie tak, no co, nie ma partii, która mogłaby zastąpić tą. Także ja życzę państwu, bo jeszcze wy macie szansę w Sejmie coś zdziałać. No, na pewno was urzekła ta historia. Ja właśnie, bo od tego powinnam zacząć, przychodzę przede wszystkim wam złożyć życzenia wszystkiego, wszystkiego dobrego, spełnienia waszych wszystkich marzeń, abyście byli szczęśliwi, oby Voldemort sobie poszedł w cholerę, oby najbliższe wakacje udało nam się spędzić tak, jak powinno się. Mam też, powiem wam, taką... tak sobie myślę, że ja trochę jestem... Znaczy, wiem, że wy powiecie, że nie, bo to była niby logika i rozum, ale tak sobie myślę, że jestem trochę taki loser. Bo jak oglądam te podsumowania 2020 roku na różnych kanałach, ile ludzie mimo wszystko podróżowali. Naprawdę, byli tu i tam, za granicami i w Polsce, a my nie byliśmy totalnie nigdzie. No myśmy sobie to akurat rekompensowali już, abstrahując, że nie bardzo by nas było stać na takie wojaże, rekompensowali nowym mieszkaniem, ale...
Powiem wam, że trochę żałuję, że nie pojechaliśmy jednak do tej Chorwacji, trochę żałuję, że nie pojechaliśmy do Sopotu. Dużo osób mówi, nie żałuj, z dzisiejszej perspektywy tak mówisz, to nie było wiadomo, co będzie. No oczywiście, w tym roku nie zrobimy tego błędu, znaczy w tym roku już powoli zaklepuję Chorwację. Jednak Chorwacja znowu z tego samego powodu, z którym mieliśmy jechać w zeszłym roku, czyli że jakby co, jedziemy samochodem, jesteśmy mobilni, możemy, za przeproszeniem, spierniczać, gdyby coś się działo. Mam nadzieję, że uda nam się pojechać z naszymi przyjaciółmi, to będzie właściwie ich, można rzec, podróż poślubna. I mam nadzieję, że nam się uda to zrealizować, wiecie, na dwa samochody, także pełna mobilność. Zobaczymy. Zobaczymy, natomiast plan jest taki, że będzie to Baszka na wyspie Kryk, czyli bardzo dobrze nam znana miejscowość, w której byliśmy kilkukrotnie. I co jeszcze chciałam wam powiedzieć, prócz tego, że właśnie życzę wam wszystkiego dobrego, jeżeli jesteście ciekawi, czy nowy rok przynosi jakieś zmiany, jakieś fajerwerki tutaj na moim kanale, to ja nie będę walić takich tekstów, pewnie będę chciała jak zwykle, żeby coś było lepiej, ale bez przesady. Nowy rok ma przynieść, ja też nie robię postanowień, od razu mówię, nie jestem fanką postanowień, nie robię ich, aczkolwiek mam taki jeden cel, który nie do końca jest związany z nowym rokiem, o którym wam opowiem w kolejnym filmie. I na koniec tego przydługiego filmu chciałabym jeszcze wam powiedzieć szybciutko na temat książki, którą dostałam od mojego męża na gwiazdkę, którą przeczytałam na dwa razy. Jest to Chłopiec z lasu Harlana Cobena i powiem wam, że ja bardzo lubiłam Cobena, mimo że on pisze bardzo schematycznie i nie da rady czytać jednej książki po drugiej, ale już od pierwszych linijek miałam takie wrażenie, jakby to normalnie Coben nie pisał. Jakoś wydawało mi się to taką trącałą, taką lekką grafomanią. I powiem prawdę, że ta książka mnie trochę zawiodła. Ja nie czytałam czterech jego najnowszych książek, także być może one zawodzą już od jakiegoś czasu. Ta mnie zupełnie nie powaliła na kolana, choć pamiętam, że z tych starych też nie wszystkie były rewelacyjne. Ale słuchajcie, z jednej strony mnie nie powaliła, wiecie, się czepiam, byłam momentami naiwna, naciągana, tylko że prawda jest taka, że ją pyknęłam na dwa wieczory. Osoba, która już od dawno nie czyta książek po 400 stron, więc chyba to jednak o czym świadczy. Pierwszego dnia przeczytałam 100, drugiego 300, więc no wiecie, ja należę do tych osób, które jak mi się nie podoba film albo książka, to po prostu zamykają, wyłączają, idą w cholerę i się nie męczą. No wyjątek kiedyś stanowiła słynna Lisia Dolina, Charlotte Link, którą mój mąż kupił mi na gwiazdkę i ta książka była tak denna, że musiałam po prostu doczytać do końca i zobaczyć co tam, jakie będzie rozwiązanie tej zagadki. Ja dlatego tak dobrze pamiętam tytuł, choć to miało miejsce 100 lat temu, bo wydaje mi się, że Charlotte Link, a nie, to może już było w tym mieszkaniu. Chciałam powiedzieć, że to było jeszcze w ogóle u rodziców, ale nie, chyba przesadzam. Dobrze, kochani, ja uciekam, widzę się z wami. Aha, wracamy oczywiście, wracamy do wtorek, czwartek, niedziela. Także zapraszam was na kolejne filmy, pamiętajcie o kciuku w górę, o komentarzu, o subskrypcji. Pozdrawiam was bardzo gorąco, dajcie mi znać, jak tam ten wasz Sylwester wyglądał i czy wy robicie jakieś sobie właśnie postanowienia? Macie coś takiego? Dawajcie, tak, całuję.